Wstrzykiwanie zależności to po angielsku dependency injection, DI też w skrócie. I może kojarzysz zasady SOLID, co? Pamiętasz ostatnią zasadę, literka D? Tam było dependency inversion. Dependency Inversion Principle, czyli zasada odwrócenia zależności. Bardzo mocno z tego będziemy korzystać, aby właśnie wstrzykiwać zależności, ale może po kolei. Jakie mamy problemy w ogóle i kiedy chcemy odcinać jakieś zależności? Pierwszy problem to jest łączymy się coś przez sieć. Mamy jakąś funkcję, która przesyła dane przez sieć. Możemy założyć, że pamiętasz, jak testowaliśmy algorytm STD Sort. A co ty na to? Ty nie wiesz, co jest w środku, prawda? Nie wiesz, jak jest sort zaimplementowany. A gdyby ktoś tak podłożył nam taką implementację, która owszem sortuje, ale wykorzystuje do tego sztuczną inteligencję, która jest gdzieś w chmurze, czyli łączy się z serwerem Google'a, Microsoftu, czegokolwiek, z jakimś Azurem i tam sobie odpala to sortowanie i dopiero wtedy zwraca wynik. Działa przez sieć, ale ty nawet o tym nie wiesz, bo wszystko działa całkiem nieźle, szybko, no i działa, dopóki masz internet. A czasem się okaże, że możesz nie mieć połączenia. No i właśnie, mamy funkcję, która gdzieś wewnątrz wysyła sobie dane przez sieć, na przykład za pomocą funkcji send, takiej z Linuxa. No i tutaj może się pojawić wiele problemów, które ja właśnie teraz wymieniam. Co jeśli to gniazdko sieciowe, czyli socket, który to tworzy, tutaj, który podajemy, nie będzie otwarty? Co jeśli flagi są źle ustawione, czyli nie tak połączenie będzie inicjalizowane. My na przykład używamy w naszej funkcji wysyłającej takiego senda i co tam. Co jeśli połączenie nie zostało nawiązane, bo ono musi być wcześniej nawiązane za pomocą connecta, o ile się nie mylę. Co jeśli połączenie zostanie zerwane przed wysyłaniem danych, czyli było nawiązane, ale zanim my wyślemy sendem jest zerwane, nie? Co jeśli zostanie zerwane w trakcie wysyłania danych? A co jeśli bufory sieciowe są zapchane? Mogą być zapchane po stronie wysyłającej albo odbierającej i możemy nie dostać jakiejś albo nie wysłać jakiejś informacji. Co jeśli są bardzo duże opóźnienia? Co jeśli te testy się wykonują współbieżnie i naraz próbujemy na przykład nawiązać 1000 połączeń, bo sobie tą funkcję, która wysyła przez sieć, odpalimy właśnie tak 1000 instancji naraz. Część odpowiedzi sobie znajdziesz w podręczniku do funkcji send, man2send. Programowanie sieciowe i rozproszone wymaga przetestowania wielu scenariuszy nietypowych z punktu widzenia zwykłego programowania, prawda? No widzisz, że tak, więc jeśli gdzieś mamy jakiekolwiek przesyłanie danych przez sieć, nawiązywanie połączeń, to chcielibyśmy, aby za to była odpowiedzialna jakaś zewnętrzna biblioteka, jakiś zewnętrzny moduł, który sobie tam raz będzie przetestowany odnośnie tego, a my nie będziemy chcieli go używać, jeśli będziemy już testować rzeczy, które by miały korzystać z tej biblioteki. Problem drugi, baza danych. Korzystamy sobie z danych, które są no właśnie w bazie danych i my mamy funkcję send query, która wysyła jakieś zapytanie do bazy danych, to może być na przykład zapytanie SQL tutaj, no i dostaniemy jako odpowiedź, jako response odpowiednią, no i to już w zależności od implementacji, od tego co używamy, albo już zestaw danych, albo najpierw jakiś nagłówek z zestawem danych. No i co jeśli ten serwer bazy danych nie jest aktywny, czyli nie mamy połączenia? Test nie przejdzie, prawda? Musimy pamiętać, żeby zawsze był aktywny przed uruchomieniem testów, czyli jak my sobie puszczamy testy, no to musimy pamiętać, żeby baza danych też wstała sobie. Co jeśli serwer bazy danych jest na innej maszynie? No to znowu te dane będą leciały przez sieć. Możemy akurat nie mieć połączenia. Znowu test nie przejdzie. Więc zawsze musimy jeszcze sprawdzić przed puszczeniem takiego testu, żeby mieć łączność z internetem, bo się możemy zastanawiać, czemu test nie przechodzi. A co jeśli serwer bazy danych jest obciążony? No i będziemy długo czekać na odpowiedź, więc testy będą się długo wykonywać, zanim ta odpowiedź przyjdzie i mogą też nie przejść z tego powodu, bo jakiś timeout zapewne tam jest przewidziany. No a co jeśli ta baza danych przechowuje terabajty danych i my akurat wykonamy takie zapytanie, które te terabajty będzie przesyłać? Znowu kolejny problem, czyli wyszukiwanie danych może trwać zbyt długo i to może nie przechodzić. Więc widzisz, jakie mamy problemy przy bazie danych również, prawda? Problem trzeci. Funkcje z jakimś timeoutem, chociażby właśnie do tej bazy danych. Mamy funkcję execute remotely, która no, wykonuje zdalnie jakąś procedurę, jakąś funkcję. Tutaj na maszynie o jakimś adresie IP, no i czeka jakiś tam timeout. I zgłosi błąd, jeśli nie uda nam się wykonać tej procedury. I wtedy nie otrzymamy odpowiedzi, prawda? I pytanie, czy test jednostkowy, który się będzie 2 minuty wykonywał, jest w porządku? Odpowiadam, zdecydowanie nie jest. bo uteki powinny właściwie natychmiastową odpowiedź dawać. Tu nie powinno być zbyt wiele komplikacji. Są rodzaje testów, o których będziemy sobie mówić, jak systemowe czy integracyjne, które będą trwały odpowiednio dłużej, ale też bez przesady. 2 minuty na jeden test to jest moim zdaniem już przesada. Przy integracyjnych no być może jeszcze. A co się stanie, jeśli ustawimy timeout na 0? Czy to znaczy, że nawet nie wyślemy, czy co w ogóle się dzieje? Funkcja się od razu zakończy? Czy właśnie czeka w nieskończoność? Testy nam się zawieszą? Jest dużo takich pytań. A czy zmiana timeoutu na 1 milisekundę na potrzeby testu będzie w porządku? Czyli na przykład normalnie czekamy 1 sekundę na jakąś odpowiedź z serwera, a w testach no chcemy, żeby nam się szybko wykonywały, no to 1 milisekundę. Czy to jest ok, czy nie? Oczywiście, że nie. Jakiekolwiek używanie timeoutów w testach nigdy nie jest ok. A widziałem to praktycznie w każdym miejscu. Wszędzie się używa timeoutów, poczekaj tyle, jeśli nie przejdzie, to sfailuj test, a potem się zwiększa te wartości, bo kod się komplikuje, coraz dłużej się wykonuje. No właśnie. Chyba nie tak się to robi, prawda? Już chyba czujesz, jakiego typu mamy tutaj problemy i jakiego typu problemów właśnie chcielibyśmy się pozbywać z naszych testów, żeby nie musieć się bawić w zgadywanie, dlaczego akurat teraz test nie przeszedł, a przecież przed chwilą przechodził. I co gorsza, nic w kodzie nie było zmienione. Albo na CI się to dzieje, kod nie przeszedł, jakie są ostatnie komity, ale tam nic nie było, żadnych zmian, a test nie przechodzi. No i powiedzmy, że tak wygląda niestety praca dewelopera. No ale cóż, nakreśliłem Ci te problemy. Będziemy chcieli odciąć i zmienić zależności właśnie do tych rzeczy, które powodują takie, no nazwijmy to, losowe zachowanie w testach.